Proszę, zaczynaj. Podobno się problem. Ale dwie sekundy ciszy mają być. No to dobra, to teraz bez dwóch sekund ciszy i jedziemy. Dzień dobry! Dzień dobry, naprawdę nie macie państwo co robić przed telewizorami? Tylko patrzeć na nas? What are you? Co prawda jest to najlepszy program o grach, który zaraz będziecie oglądać. Co prawda nie mamy konkurencji. Co prawda ogląda nasz dużo konkurencji, żeby zobaczyć co jest trendy w tym miesiącu, jak recenzować swoje tytuły. Oraz jak się nie zachowywać przed kamerą. Natomiast warto nas oglądać. Zobaczycie dzisiaj furę fajnych rzeczy, ponieważ wbrew pozorom okazało się, że wyszło parę fajnych tytułów, które dodatkowo zyskują na wartości dzięki nam, dwóm wspaniałym prowadzącym, Tadeuszowi i Miłoszowi. I gesty zapożyczone z Muppet Show. Na pewno, Tadeusz, jesteś fanem japońskich RPGów. Na pewno nie. Gdzie najpierw chodzi o to, żeby zapoznać się z instrukcją, jak na przykład w ostatnim finalu, już po 12 godzinach, kiedy wiesz o co chodzi, należy iść pograindować najpierw trochę moby, żeby ci level skoczył, potem znaleźć bossa i go pokonać lub ewentualnie cofnąć się i znowu pograindować moby, potem się udać, już wtedy już mija ci 30 do 40 godzin, potem odbyć kilka minigierek, bardzo długo napisowych rozmów z innymi, znowu pograindować, pozbierać rzeczy, próbować pokonać bossa, umierać, trzeba się cofnąć, pograindować moby, iść, poczytać sobie, obejrzeć wink, haza coin, haza pierdyliard gwiazdek, haza podpaski latające ze skrzydłkami, haza każda z tych gier jest na pewno rozwojem krokiem... Przepraszam, właśnie opisałeś moją wymarzoną grę. Krokiem milowym w rozwoju twoim psychoseksualnym, bo wiemy, że jesteś trochę zapóźniony. Natomiast jest taka gra, proszę państwa, kiedy ten cały struna ze śliny do ziemi, tak. Jest taka gra, gdzie to wszystko zostało przewalone, proszę was, do 30 sekund. Half Minute Hero się nazywa, 30 czyli sekund. Półminutowy bohater. Pojawiam się w grze i jest tak. Hej, hej, jesteś chłopczykiem nowym w naszej wiosce. W związku z tym musisz wiedzieć jedną straszną rzecz. Zaczaił się u nas w twierdzy bardzo zły czarowniko demon, którego musisz pokonać, ale najpierw odwiedzić króla, który ci tu pomoże. Ha, 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 dobrze, że przybyłeś. Otóż chce nas pokonać zły czarownik. Wiecie, to co znacie normalnie z życia. W związku z tym musisz się udać i go pokonać. Ojej, ile mam czasu? 30 sekund. Czas, start. 30 sekund trzeba tak wyjść, iść do wioski, kupić ziółko, którego będzie można użyć, albo poużyć, albo coś innego. Grindowanie mobów. Zostało nam 15 sekund. Wrócić. 15 sekund. Mieszek dokupić. Do zamku. Pokonać bossa. Da. 3 sekundy zostały. 3 sekundy zostały. Każda misja w tej grze ma 30 sekund. 30 sekund. I to jest jedno, bo to w ogóle gra się kończy. To jest międzynarodowy znak 30 sekund. Tak. To jest jedna wielka polewa z takich gier. To i chciałem, gdzie mówiłem o gwiazdkach, podpaskach i całej masie rzeczy, to i nie. To jest absolutnie 8-bitowa, 2-bitowa grafika. To wygląda obrzydliwie po prostu, więc grafiki w ogóle tutaj natomiast nie oceniamy. Oni prześmiesznie to grali, bo w grze można sobie odblokować rysunki koncepcyjne, w których są pokazane te postacie, które mówią tam tu, czarodziejka z księżyca w ogóle, 30 sekund. A potem wygląda to tak, że masz 5 pikseli na krzyż. Znaczy, wiesz co, ja lubię ten retro styl na przykład. Mi się to podoba, uważam, że ta gra zasługuje na dobre oceny za grafikę, za styl. Mhm. Natomiast nie wystawiamy, ponieważ uznajemy, że każdy nie, sobie nie, sam tak, może swoją estetykę do tego dopasować. Jak wiecie, w japońskich RPGach walka jest bardzo skomplikowaną rzeczą. Na przykład we wcześniej wspomnianym już finalu, którego bardzo nie lubię. Jest to tak, że tam trzeba po prostu godzinami te strategie mielić ze sobą, ustawiać, zastanawiać się kogo, gdzie ustawić, jakich skill ma użyć. A tymczasem tutaj w tej grze, wiesz jaka jest strategia walki? Nigdy nie zgadniesz. Trzeba wciskać klawisz w lewo. I wygląda ona tak. Mob pokonany i przechodzi się do następnego. W 30 sekund. No, oczywiście. Znaczy to mi akurat w 3 albo 4 sekundy. Więc gra jest niesamowita, ponieważ trzeba wymyślić, o co chodzi. Chodzi tutaj o to, oprócz tego, że się polewa cały czas z japońskich RPGów i gra jest no przemiodna przez to, że trzeba wymyślać, jak to wszystko za każdym razem zrobić, żeby w 30 sekund wszystko ogarnąć. Żeby zgarnić, pograindować moby, zrobić zakupy, dojść do bossa i go pokonać i zabić. Podsumowując. Gra jest super miodną rzeczą, absolutnym odświeżaczem, brizem
na rynku JRPG-ów, choć nie za bardzo wiadomo, czy to jedną, nawet można tak nazwać. Jedną moim zdaniem z nielicznych no fajnych gier na PSP. Super, tak. Patapony i cała reszta rzeczy pokazują, że PSP jest bardzo fajną konsolą do zamieszczania rzeczy z fajnym pomysłem. Warto się pośmiać, zwłaszcza jak się jest HC. I dlatego 30-sekundowy bohater dostanie słuszną ocenę 8. Ostatnio, jak może pamiętacie, mieliśmy okazję powyzwierzęcać się nad naszym dziełem narodowym w formie gry wideo, czyli Ogniem i Mieczem Might & Blade, Ogniem i Mieczem Might & Blade. Tak. I teraz firma, która zrobiła Might & Blade'a, wymyśliła, że zrobi... Sprzeda go jeszcze raz! A co tam? Sprzedaliśmy go już 4 razy, to sprzedamy i 5. Tak. A jak? No i generalnie rzecz biorąc, powstał pomysł Might & Blade Warband. Który nie ma nic wspólnego z żadną grą muzyczną, natomiast ma bardzo wiele wspólnego z grami RPG. I tak, teraz tą grę należy rozpatrywać na dwóch poziomach, tak? Pierwszy to jest taki, że jest to Might & Blade, w związku z czym jest fajny. Bajerancko fajny. Jeżeli graliście Might & Blade kiedykolwiek, albo nie graliście, to nie wiecie, o czym to jest. To jest to jeden z najlepszych RPG-ów, moim zdaniem, jakie powstały w ostatnich latach, ponieważ idealnie oddaje jakby istotę RPG-a. To my tworzymy tam historię, my tworzymy świat, nasze działania kształtują ten świat i to jak w żadnym innym RPG-u chyba tak naprawdę. Nie widać. Aczkolwiek nie ma tam za bardzo scenariusza. Tak. Jest też ten taki drugi poziom, to jest taki, że tak naprawdę ta gra jest kropka w kropkę identyczna jak swoja poprzedniczka. Dodali tam bardzo niewiele, jakiś tam nowy quest romansowy, jakiś tam troszeczkę usprawniona w jakimś stopniu grafika. Także te zmiany tak naprawdę są głównie kosmetyczne. Największą z nich jest oczywiście dodanie multiplayera. Tylko, że numer polega na tym, że multiplayer niestety nie jest tak, jak żeśmy sobie wyobrażali, że będziemy wszyscy jeździli po tym świecie. Tak, i walczyli i się ciukali swoimi. Tak. Niestety sprowadza się on tak naprawdę do tego, że bierze się udział tylko i wyłącznie w bitwach. Oczywiście fajnym jest, że można sobie koledze przyciukać go tym mieczem dwuręcznym z konika, prawda, go spiąć kopią, popyrgać. Natomiast, no szczerze mówiąc, to nie do końca to nam chodziło, nie o to nam chodziło, jak żeśmy to wygląda, moim zdaniem, wygląda dość niedosko i wyszła z tego jakaś gra dla casuali, w której się w zależności od tego, jak poszło, jak tam idzie w singlu, to się po prostu kupuje sprzęt dla ludzika na początku, on wpada do jakiegoś miasta, gdzie w ogóle, kurna, biegają w koło owce, konie, jacyś kolesie w ogóle biegają, się z tym wszystkim lutuje. No dobra, a teraz porozmawiajmy o Warbandzie, okej? Okay? To wygląda dziadowsko. Ta gra wygląda dziadowsko, ale mimo tego, że wygląda dziadowsko, jest też jedną z najbardziej głębokich i fajnych gier strategiczno-RPG-owych, jakie można znaleźć. Ale mówimy o multiplayerze teraz. No i o singlu też. Nie, no ja powiedziałem o multiplayerze. No dobrze, no multiplayer. Może multiplayer jest słaby, powiedziałem. Ta gra w ogóle wygląda dziadowsko generalnie sama z siebie, ponieważ... No, single player jest fajny, tam jest dużo innych rzeczy, tam nie tylko może tego, tam jakąś wioskę, coś tam tego, zawiadujesz tym tak. No wiadomo, tam możesz zostać królem w ogóle i cuda niewidy robić. Natomiast tak, dla multiplayera ja bym sobie jej mimo wszystko nie kupił, ponieważ jest tyle innych fajnych rzeczy na rynku multiplayerowych, że akurat grać w Might & Blade, no cóż, jak się jest super hardkorowym fanem i w ogóle nic innego się nie gra, tylko w Might & Blade to ogniem i mieczem, oraz całą masę innych gier z tym związanych, to wtedy no dobra, no to rzeczywiście komuś się może ten multiplayer spodobać. Tak, zanim jeszcze ma 2 lata do wypuszczenia z zakładu psychiatrycznego, podejrzewam, że tylko takie osoby w to grają, to może sobie albo kupić ma bardzo stary komputer też. Czy to można zrobić tak, jak ktoś ma stary komputer, to jest tak, jakby był chory psychicznie? ZX Spectrum. Mhm. Może nie mówmy tak, bo się może ktoś obrazić. Na ciebie. Że ZX Spectrum jest starym komputerem? No sorry. W każdym razie tak. Podsumowując. O, ale. Podsumowując. Ale jak ty to połączyłeś sprawnie, niby tutaj, a ty już podsumowanie. Bardzo jesteś sprawny. Jedziemy. Podsumowując, to jest tak, że jeżeli nie graliście Might & Blade'a żadnego i nie widzieliście nigdy wcześniej na oczy tej gry, to jest to kolejna okazja, tak samo zresztą jak i Ogniem i Mieczem, mimo swoich licznych błędów było. Żeby kupić grę, którą będziecie mogli wymaksować ustawienia. Tak? Tak, no tak, tutaj rzeczywiście bez problemu. A oprócz tego bardzo dobrze się bawić przez długie godziny w singlu. Jeżeli graliście w poprzednie części i szukacie doskonałego multiplayera na bazie Might & Blade'a, no dobra, to można powiedzieć, że on jest doskonały, bo innych nie ma. Natomiast jeżeli graliście w Might & Blade'a i już żeście się nagrali, no to ja bym sobie odpuścił. A ogólnie rzecz biorąc, całościowo dajemy mimo wszystko tą 8. Znowu bałwanek, kolejny bałwanek. Odcinek bałwanków, to już zaczyna być nudne. No ale zasługuje, bo jednak to jest cały czas ten sam dobry Might & Blade, który był wcześniej. Tak. Temat, którym się teraz zajmiemy, jest rzadkim przykładem ekranizacji.
I to ekranizacji książki. Grubej. Grubej, bardzo grubej, mającej 600. Jest taka książka normalnie. Książka została napisana przez niejakiego Dmitrija Głuchowskiego, w polskiej wersji Dmitry Glukowski. Nie wiem, dlaczego został zapisany po angielsku, ale został. I opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w przyszłości. Miały miejsce w przyszłości. No, miały miejsce w przyszłości po wojnie atomowej, mniej więcej 20 lat później. W moskiewskim metrze gnieżdżą się niedobitki ludzkości. I tam sobie muszą się borykać. Trzeba powiedzieć, że moskiewskie metro w ogóle jest specyficznym kulturowym zjawiskiem, ponieważ to nie jest takie metro jak u nas, że jest taki kreci kopczyk wykopany w kawałek. Chciałem powiedzieć, że Głuchowski na spotkaniu ograł to i powiedział, że gdyby była książka o naszym metrze analogiczna, to byłaby to nowela. No więc właśnie. No więc właśnie to jest ta różnica. Metro moskiewskie to jest takie metro, które w ogóle zostało zrobione kiedyś po to, żeby jak będzie atak atomowy, to żeby tam się można było chować. Więc tam w ogóle się jedzie linią metra, a potem się zjeżdża 4 piętra w dół i jest następna linia metra, która była 4 piętra w dół niżej. Więc to jest w ogóle taka niesamowita konstrukcja podziemna. Aglomeracja pod aglomeracją. Tam się w pałce nie mieści. No i on wymyślił, że tego można wykorzystać, że jak już się na górze nie da żyć, to ci co przeżyją, tam założą świat. Pomysł nawet mówiąc genialny w swojej prostocie. Tak, dokładnie. Nie da się ukryć, że inspirowany, co zresztą też autor podkreślał, Falloutem i całą masą różnych postapokaliptycznych klimatów. No i bracia Rosjanie, właściwie bracia Ukraińcy. Z firmy 4A Games, która jest pochodną firmy GSC Game World, czyli firmy, która zrobiła Stalkera, zrobili grę na podstawie tejże książki. Książki. No i zrobili to, no nie zrobili Stalkera, zrobili Stalkera w klimatach Call of Duty, bym powiedział najbardziej. No tak. Mi się to wydaje. Gra jest przede wszystkim najpiękniejsza na świecie na PC-cie, a nie najpiękniejsza na świecie na konsolach. Ale ładna jest na konsolach. Tak, no jest w ogóle to jest taka sytuacja, dla mnie to jest taki tytuł, który pokazuje świat pod jakimś pretekstem. Tym bardziej, że, co jest jedną z nielicznych złych moim zdaniem rzeczy w tej grze, najbardziej bez wyrazu jest główny bohater, który się w ogóle mało odzywa. Właściwie tylko w tak zwanych loadingach, kiedy słuchacie go głos fatalnie czytany po angielsku, który coś tam sobie ma mruczać. Można wstawić rosyjski. Można włączyć po rosyjsku, tak. Natomiast nie radzimy tego, jeżeli nie znacie tego A on języka. Po prostu, on jakby pod jakimiś pretekstami kolejnymi przemierza świat i go ogląda i różne rzeczy się dookoła niego dzieją. On tam sobie tam też strzela i tak dalej. Jak się okazuje, wcale niepotrzebny jest tutaj jakiś kozacki wątek przewodni, bo tak naprawdę to jest klasyczna historia drogi, zresztą taka jak i książka, która głównie się skupia na opisywaniu tej drogi, a nie jakby opowiada o celu. Tak. I wystarcza to do zrobienia jednej z najbardziej klimatycznych strzelanin, jakie ja miałem okazję strzelać. Twierdzą Amerykanie, twierdzą, że to dlatego, że została ta gra zrobiona na Ukrainie i w związku z tym tam ludzie mają inne poczucie estetyki zupełne i w ogóle wszystko inne. To jest prawdą. I się posuwają do takich rzeczy, że w Ameryce to już jest wszystko ciągle nakładanie tej samej kalki na tę samą kalkę, a tam to w ogóle inny posmak, taki fajniejszy. Dla mnie ta gra ma taki posmak Europy Wschodniej, tak samo jak miał go Stalker, kiedy szło się po ulicy w Stalkerze gdzieś tam w tej zonie i widziało się na przykład taki przystanek stary, autobusowy, rozwalający się, który wyglądał kropka w kropkę jak nasze przystanki z Polski, tak też właśnie w metro mamy takie europowschodnie przystanki. Znaczy tak, jest wszystko obdrapane, zasyfione. Tak, tam w ogóle, ponieważ bardzo się kończą się jakieś te naboje się kończą i herbata się kończy, różne inne rzeczy, więc ludzie kombinują z różnymi takimi rzeczami, które my znamy i przerabiają je na takie rzeczy, które tam w ogóle robią się absolutnie bezcenne. W stylu, nie wiem, reflektory z samochodów są wszystkie wymontowane, tam jest fajny opis w książce, zresztą w grze to widać, że właśnie wymontowane wszystko z samochodów, żeby było czym żyć. Jak żyć? Miłosz już wspomniał, ja jeszcze to muszę, że tak powiem, bardziej wyartykułować. Na PC-cie ta gra obsługuje DirectX-a 10, DirectX-a 11. Ja powiem tak, ja ją widziałem na DirectX-ie 9, czyli na teoretycznie przestarzałej technologii. I jak Boga kocham, ja czegoś takiego jeszcze na oczy nie widziałem. A Tadeusz co niedziela chodzi do kościoła, jak wiecie. I gra w Crysisa co niedziela. Też, prawie. Tuż po kościele. Prawie co niedziela, tak, po kościele idę sobie zabić paru Koreańczyków. Więc jeżeli chodzi o jakość tekstu, przede wszystkim jeżeli chodzi o oświetlenie, ta gra bije wszystko, co ja miałem okazję dotąd zobaczyć, jest po prostu oszałamiająca. I jeszcze do tego na to się wszystko nakłada klimat, który jest po prostu taki, że można go nożem na plasterki smarować, suto na chleb, potem ten sklep, tak jak to jest, jedzenie kiełbasy po rosyjsku, że ten kawałek, ten klimat się tam odsuwa i wsuwa się ten chlebek. To jest właśnie, ta gra jest takim
tą kiełbasą na tym chlebie. Jest tak. Nie jest to do końca najlepsza strzelanina na świecie, bo ma skrzanioną inteligencję przeciwników. Nie do końca są fajne bronie, tam są jakieś takie małe niuanse, natomiast jeżeli chodzi o przeżycie, jeżeli chodzi o pomysł, klimat i takie różne inne rzeczy, to i zabawę. Bardzo nam się ta gra podoba, głównie ze względu na klimat. Bardzo ma fajny, tak. Nie jest to jakaś najbardziej nowatorska strzelanka w historii, ale fajnie się w nią gra i warto popatrzeć, jak to wszystko jest pomysłowo tam porobione. Widać, że ktoś przysiadł podobnie jak autor, żeby ten świat był bardzo ciekawy. On jest zresztą ciekawie pokazany. W związku z tym możecie obejrzeć A. Freshera, B. na hyper.pl wejść i zobaczyć, że oprócz bałwanka, czyli ósemki, którą jej wystawiliśmy. Wystawiliśmy też inne fajne oceny, między innymi bardzo zaskakującą ocenę za grafikę, którą wystawił Tadzio. Nadszedł czas, teraz będziemy się pojedynkować i będzie versus. To versus versus. Versus tak, square. Zaczynamy produkować trójkąty. Tak, będzie to versus do sześcianu lub też versus do kwadratu, jak kto woli, jak patrzeć. Do trójkąta. Do trójkąta, tak. Z podstawą tetraedru. W związku z tym wygramy 1 000 000 złotych. W dzisiejszym pojedynku wystąpią gry Supreme Commander 2, Commander Conquer 4 oraz Chaos Rising, czyli Dawn of War 2, Chaos Rising. Standalone tak zwany, czyli samodzielny, samostójka. To twoje wspaniałe określenie, samostójka. Pasuje tutaj jak ulał. No i teraz tak, problem polega na tym, że Supreme Commander 2 wyszedł na konsole i na pecety. Mhm. W związku z czym był projektowany tak, żeby na tych konsolach banglać. No i jeżeli projektuje się... Nie da grać się w strategii. W RTS-y się gra bardzo słabo. Jeżeli projektuje się grę, która jest generalnie rzecz biorąc z myślą o konsolach, to trzeba pójść na pewne ustępstwa w różnych punktach. I mimo, że Chris Taylor, autor, znana postać w świecie gier, poszedł na te ustępstwa, to ta gra mu wyszła. Postawiono tym razem na wielkie jednostki, co jest teraz zresztą, jak się okazuje, modne, ale ponieważ Command & Conquer 4... Nie mylić z licznymi jednostkami. Urwało mi się wątek. Wracając, Command & Conquer 4 też stawia na to samo, na wielkie jednostki, które sobie kroczą powoli po polu. Ale w tym pierwszym przypadku to jest takie RPG-owe posunięcie, bo one tam mają swoje statystyki. I w drugim też. Tak? I w Supreme Commanderze, tak. I w Bo jak jest jeden robot duży, to można manipulować jego tymi, jak one się nazywają, współczynnikami. A z kolei w Command & Conquer 4 możesz sobie w różny sposób projektować. Tam są trzy typy tych crawlerów, prawda? Czyli tych takich olbrzymich stworzaczków, które teraz są jakby kluczem rozgrywki, czyli mamy tam ofensywne, defensywne i supportowe i można tam przy pomocy takich jakby perków wziąć. Perkować je. Perkować, czyli sobie tam je jakoś dosztukować, żeby produkowały takie jednostki jak chcemy i żeby było w ogóle ogólnie rzecz biorąc lepiej. Obydwie te gry są mocno nastawione na przyspieszenie i zdynamizowanie rozgrywki RTS, natomiast i tutaj wchodzi trzecia gra, którą już żeśmy omawiali, która teraz wyszła na nowo, czyli Dawn of War 2, która moim zdaniem absolutnie z RTS zrewolucjonizowała w zeszłym roku, a teraz dorewolucjonizuje je i co jest najśmieszniejsze, że tak naprawdę poświęcimy się teraz głównie omawianiu Chaos Rising, ponieważ it's fucking awesome! Chciałem podkreślić moją estymę dla tej gry. It's fucking awesome! Znaczy, zacznijmy od tego, Tadeusza pasjonuje zgnilizna generalnie. Ja jestem wielkim fanem świata. Ze względu na jego niechęć do higieny, czego wy nie możecie wiedzieć, ale ja mogę, bo z nim prowadzę program. Ja jestem wielkim fanem Warhammera jako świata, a już tym bardziej Warhammera 40 tysięcy, który uważam za najfajniejszy świat science fiction, jaki istnieje. Ja też tak uważam, bo oni nie noszą hełmów ci wielcy bohaterowie, gdyż omijają ich wszystkie kule. Teraz, ponieważ walczą z chaosem, to doszedł całkowicie nowy mechanizm rozgrywki, który polega na tym, że musimy cały czas balansować nad epidemią, czy raczej nad skażeniem naszej duszy. Znaczy można oddać się chaosowi, nie wykonując na przykład celów pobocznych misji, albo nie biorąc pana, który chce wziąć udział w misji. Za to się coś można dostać. I co więcej, właśnie, raz z jednej strony przegrywamy, ponieważ stajemy się źli, ale z drugiej strony wygrywamy, ponieważ zdobywamy nowe umiejętności. W związku z czym mamy dwa zakończenia gry, dwie zupełnie jakby różne ścieżki rozwoju i to właściwie też zależy od tego, którego bohatera jak rozwiniemy, to jeszcze możemy tam sobie niuansować. Tak. No i tą samą rozgrywkę, która jest połączeniem Diablo z RTS-em właściwie już i z Tower Defense'em troszeczkę. Która jest po prostu absolutnie genialna.
historia jak zwykle jest mocna, po prostu stoi. To jest taka satanistyczna gra, bo im jesteś gorszy, tym jesteś lepszy. Coś w tym jest. Natomiast jak zwykle scenariusz jest świetny, jest znacznie więcej dialogów. Fanboy. Ja jestem fanboyem. Tak, nie, jestem fanboyem, ale to jest po prostu cholernie dobra gra. Sam to przyznasz, przecież. Nie fanboy. I dobra gra bardzo. Nie fanboy nawet mówi, że jest dobra gra. Jest doskonały, klasyczny warhammerowy scenariusz o zdradzie, mroku, imperatorze, który leży tam od tych 10 tysięcy lat, Tak. Jest super. Jest do tego opowiedziana w dosyć nienachalny sposób. Misje są znacznie ciekawsze niż w części poprzedniej, bo są mniej monotonne i mniej takie same wszystkie do siebie podobne, za to bardziej scenariuszowe, znacznie więcej tam jest oskryptowanych elementów. I generalnie rzecz biorąc, efekt jest wszystko taki. Jest prawie fajne. Efekt jest taki, że mamy grę, która jest samodzielna, taka sama, tak samo dobra przynajmniej jak część poprzednia, ale fajniejsza, bo ma nowe mechanizmy. Tak. I miażdży całą konkurencję, te jakieś tam crawlery i inne wielkie stworaszki z Supreme Commandera drugiego, do minucha. Do minucha, a co? Więc jak mamy Supreme Commandera, to mu damy siekierkę siódemkę. Mm-hmm. Jak mamy Command and Conquera, to mu damy też siódemkę. I to tak na zachętę troszeczkę, bo szczerze mówiąc od serii to dość daleko odeszło. Dla mnie w Commanderze to jest taki kłopot, że te jednostki tańczą ciągle. Ja na przykład zaobserwowałem, to mnie denerwuje. Ja nie wiem, czy oni nie potrafią w tych grach zrobić tak, żeby jednostki zawsze teraz znajdowały dróżkę, tylko robią takie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o Warhammera twojego ukochanego, to musieliśmy dać dziewiątkę. Bo ja powiedziałem, no pasaram! Tadeusz nie trzymał tydzień w kiblu. Chciałem dać ósemkę, dostaje dziewiątkę. A już ustaliliśmy o mojej higienie, że nie jest to... Dokładnie. I tak. Powiedział, że wypuści mi jak zmutuję. W związku z tym dajemy jej dziewiątkę. Tak. Nadszedł czas na strefę zrzutu i w strefie zrzutu dzisiaj, ponieważ tytułów dobrych lub też bardzo słabych jest mało. Porozmawiamy więc o tym, co lubi każdy, kto lubi sobie possać. Possać, czyli o downloadable content, czyli o dościągałkach. Dościągałki, ładnie powiedziane. Dościągałki. Dosysałki. Dossałki. Chodzi nam oczywiście o dodatki, które dociąga się do gry po jej skończeniu, ponieważ autorzy, jak wiadomo, teraz mają taki pomysł, że grę trzeba dać niepełną, a następnie sprzedawać po kawałku to, co z niej się wycięło wcześniej. I dokładnie taka inicjatywa i taka... Tak. Teoria przyświecała twórcom Assassin's Creed, którzy jak może dziwiliście się, może grając w trakcie gry zauważyliście, że brakuje tam niektórych bloków pamięci. Otóż brakuje ich dlatego, że Ubisoft stwierdziło, że sprzeda je nam jeszcze raz. Tak. A co tam? Że oni, bo nie, oni się tłumaczyli, że ta gra będzie lepsza, jak oni tego wszystkiego nie dadzą. A, czyli lepsza. Mniej, że tak się tak... Jak będzie mniej, to on będzie taka bardziej soczysta. No w związku z to tym... w grze, która miała 20 godzin singla, rzeczywiście robiło kolosalną różnicę. Tak, dokładnie. Pominimy. No więc dorzucili teraz do dopłacenia nam. Dorzucili dwie części, właściwie dwa rozdziały, dwa dodatki. Jeden to jest Bonfires of the Valley, przepraszam, nie w kolejnej, w tej kolejności. Najpierw jest Bitwa o Forli, czyli Battle of Forli, tak, które w końcu daje okazję poszwendania się po tym miasteczku, w którym była tylko jedna misja i spotkanie z Kateriną Sforcą. Tak, która się okazuje teraz taką całkiem mięśni. Asa! Pokazuje majty. Jak? Jeszcze raz pokaż? Flaszuje. Asa! Flash my camera. Właśnie, pokazuje się bardzo mięsistą babeczką, się okazuje. Oraz Bonfire of the Vanities, czyli tym razem Savonarola, tak? To Savonarola i palenie książek na stosach w Florencji. Co jest największy kłopot? Największy kłopot jest taki, że tam nic nowego nie ma. To znaczy, to są te, ledwo się zacznie te dościągałki, to już się, kończy. Bonfire jest trochę dłuższe. Bonfires, przepraszam. I ten czekaj, drugi. Uściślimy, co to znaczy, że jest trochę dłuższe? To znaczy, że jest dwukrotnie dłuższe od Battle of Forli. Gdyż trwa dwie godziny, a nie godzinę. Przy czym jest też lepsze. Dopowiada historię rozpoczętą w Battle of Forli i jakoś to wszystko lepiej w tym części gra. No i to jest takie bardziej spektakularne w ogóle. Natomiast nie da się ukryć, że Battle of Forli jest klasycznym dodatkiem na odwal się. Tak, to prawda. Na hama, na wyrzynanie kasy. No i teraz co najważniejsze, w Polsce sobie w to nie pogramy, jeżeli jesteśmy posiadaczami Xboxa 360. Bo firma Ubisoft uznała, że ponieważ w Polsce nie ma oficjalnie usługi Xbox Live, to oni kładą laskę. I nie można sobie. Nie ma. Wbrew pozorom, tym razem jak ktoś kładzie laskę, to nie można sobie possać.
Natomiast mamy jeszcze drugą grę pod tytułem Dragon Age Origins Awakening. Czekaj, bo to się dokładnie. Dragon Age Przebudzenie. Nie, Dragon Age Początek Przebudzenie. O, tak to się nazywa po polsku. Początek, konkretnie chodzi o Przebudzenie. Konkretnie chodzi o Przebudzenie. I to jest z kolei zupełnie odwrotna koncepcja od tego, jak się robi DLC. Bo ten DLC kosztuje no, trochę ponad 90. połowę gry. W związku z tym wszyscy od razu robią: ojej, ponad połowę gry! A tymczasem Dragon Age w ogóle jest grą, która w ogóle była naćkana bardzo contentem. Tego był tyle. Jak ktoś chciał to wszystko obłazić, to podejrzewam, też jest w szpitalu już. Natomiast dołożono do tego jeszcze kolejnych godzin gry. 20. Tak, lekko licząc 20, ale zważywszy na fakt, ile ja przechodziłem Assassin's Creed i Dragon Age'a, to dla mnie będzie z 50. Bo jestem taki typem Tomego Halika, co idzie z jęzorem przy ścianie i tak, Miłosz, tekstura. W ten sposób próbuje zamaskować swoją indolencję i nieumiejętność. Spoko. Przepraszam. Zamilcz, albowiem ci pier... Zamilkłem. W zaistniałej sytuacji, przy niemej groźbie musiałem zamilknąć. Natomiast nie mogę milczeć, mówiąc o dodatku do Dragon Age'a, który jest naprawdę, mówiąc kolokwialnie, używając języka mojego prostego kolegi, zajebisty. Jest nie powiedziałem wszystkiego słowa. Chciałem powiedzieć, że ci uderzę tak, że pierdniesz zębami. Ale mówimy dalej. W tym używając... Dobrze. 20 godzin rozgrywki, nowi bohaterowie, nowa historia, zupełnie nowy scenariusz, w dodatku bardzo fajny, nawiązujący do książek, ponieważ pojawiają się w nim gadające mroczne pomioty, aka Darkspawny. Ten sam bohater lub zupełnie nowy bohater, którym można zacząć od zera, tak, od 18 poziomu. Od 18, 18 se wylosować, wylosować od razu. 18 i dowolnie ją wykształcić. Na każdą klasę postaci po dwie nowe specjalizacje, czyli po 8 nowych. Gdzieś nowe lokacje są, powiedziałeś, bo się pogubiłem. Zupełnie nowe lokacje. Nie takie jak w Assassin's Creedzie, że się chodzi po tym samym, tylko się w ogóle tak, tam gdzie się wcześniej nie było. Jest nowa mapka, było z nowymi miejscami, z nowym miastem, z w ogóle całą masą nowych rzeczy. Tak, w ogóle profesji jakichś. Zabrakło seksu, narkotyków oraz podrywania lasek. Co było do tej pory. Jak dla, wiesz, ja nie potrzebuję dopalaczy, żeby wyrywać lasy. Ja też nie powiedziałem, że potrzebuję. Mówię tylko o tym, co reprezentuje sobą gra Dragon Age, która generalnie opiera się na ćpaniu różnych dziwnych specyfików oraz podrywaniu swoich koleżanek. Można się jawnie wymieniać ziołami, to prawda. Podrywaniu koleżanek z klasy. Z klasy? A jest taka stare powiedzonko, nie bierz pupy z własnej grupy. No ja znałem to właśnie trochę innej wersji. Ale powiedzmy, tutaj właśnie, no i inaczej. Dragon Age, początek, przebudzenie jest potwierdzeniem słów Miłosza. Ponieważ nie można tego robić, a można było wcześniej. Nie ma też seksu homoseksualnego, nie ma seksu międzyrasowego. Nie ma znęcania się nad zwierzętami. Nie, jest. Jest znęcanie się nad zwierzętami. Więc jeżeli... Jest kosałka. Co jest? Kosałka jest. Znaczy, że jest fajnie. Kosałka jest. W związku z tym, jeżeli ktoś już przeszedł Dragon Age'a i jeszcze go nie wypuścili, bo zostało mu trochę, to może sobie dokupić jeszcze kolejne 50 godzin dodatku pewnie. Względnie 20, jeżeli już przeszedł, to raczej skończy. Bo jak ktoś mówi, że 20, to pewnie w 15 skończy, bo w ogóle nic nie będzie widział. To jest jak pojechanie na wycieczkę i bycie Japończykiem, że potem dopiero w domu na zdjęciach wszystko oglądasz, a nie widziałeś normalnie. I w związku z tym, nawet pomimo tego, że to kosztuje trochę ponad pół ceny, to warto to zrobić. Gra jest fajna. Niestety po raz kolejny tytuł, który na PC-cie najlepiej wygląda. Dla mnie, ponieważ ja mam strasznie wielki telewizor, ta gra wygląda obleśnie i w ogóle się staram cały czas nie pamiętać, jak ta gra wygląda, ale na PC-cie wygląda naprawdę fajnie i na pewno warto sobie w to uderzyć. O co? I to już koniec i teraz słowami staropolskiego przysłowia pożegnamy się mówiąc, ale to było dobre! Dobre to było, że nie wiem. Dobre, 9 maja... Urwiemy wam ja... Dobre. Dobre, chcieliśmy powiedzieć, że ale urwiemy tego 9 maja, ale Miłoszowi wyszło to lepiej. Więc żegnamy się bardzo i odchodzimy. Do widzenia. W niebyt.